I co wam Pan powiedział tym słowem? Oto słowo Pańskie. Co wam Pan powiedział tym słowem o śmierci Jana Chrzciciela? Jaki jest sens tego słowa? Jaka jest dobra nowina? Błogosławię Ojca Krzysia, żeby ogłosił Jego świętą Ewangelię. Jaka jest Ewangelia tego tekstu? Jest nie taki bardzo trudny moment, jak Herod mówi do córki Herodiady: proś mnie o co chcesz, dam ci. To jest cytat z księgi Estery. Tylko że w księdze Estery mówi to król Asferus, więc dam ci co chcesz, nawet pół królestwa. I ona, jak słyszy to, tę prośbę, tę obietnicę, to prosi o życie dla swojego narodu. I to pytanie króla Asferusa otwiera właściwie przestrzeń zbawienia dla ludzi, którzy są skazani na śmierć. A to wtedy wiemy, tu jest palec Boży, nie? Bóg zadziałał tym, że się król zachwycił pięknem kobiety. Bóg zadziałał. Dam ci, co chcesz, nawet pół królestwa. Ale tu wraca to pytanie z księgi Estery i teraz to pytanie będzie zabijać, nie? Będzie zabijać. Daj mi na misie głowę Jana Chrzciciela. To wydarzenie przeczytane samo w sobie nie jest żadną Ewangelią. To jest oczywiste, że nie jest. Ewangelią się staje przez kontekst. Myślę, że trzeba czytać cały szósty rozdział Marka, żeby widzieć Ewangelię w tym wydarzeniu. Najbliższy kontekst wiąże się z tym, o czym rozmawiamy, bo to właśnie w szóstym rozdziale Marka jest posłanie uczniów z tą pierwszą misją. Janowa wersja 10 rozdziału Mateusza. Jezus posyła uczniów, mówi: idźcie, przepowiadajcie, idźcie, uzdrawiajcie, wskrzeszajcie. To, co jest tylko bardzo w skondensowanej formie u Marka, to polecenie jezusowe jest o wiele krótsze. Natomiast zaraz po opisie męczeństwa Jana jest opis powrotu uczniów z misji. Nie? Uczniowie wracają szczęśliwi, ponieważ widzieli działającą łaskę Boga, widzieli owoce swojej misji. I więc jest posłanie w misję i powrót z misji, a w środku jest janowe męczeństwo. I to jest jakby najbliższy kontekst. To jest bardzo poruszające. Skąd się wzięła owocność działania 12? To może właśnie wzięła się z tego, co jest przez Marka świadomie umieszczone wewnątrz, nie? Między posłaniem a powrotem jest męczeństwo Jana Chrzciciela. Skąd się bierze owocność misji naszej, misji w Kościele? Może się bierze z męczeństwa naszych sióstr, braci. To są dwie rzeczywistości ze sobą, jak w Bogu spięte, w Bogu połączone. Misja apostołów i męczeństwo Jana to są rzeczywistości, które ze sobą współgrają. To jest to, co Tertulian powiedział: krew męczenników jest posiewem nowych chrześcijan. Te owoce, które przynieśli
apostołowie Jezusowi wyrosły z krwi Jana. Marek to zobaczył, Marek to napisał. Ciekawe, czy 12 to widziało. My też nie wiemy, skąd się biorą owoce tego, co robimy, wypełniając swoją misję. Kto zapłacił za to, co my robimy? Kto zapłacił swoją krwią? Kto zapłacił swoim krzyżem? Nie? Kto jest tak naprawdę tam tym nieznanym siewcą? To jest oczywiście też niesłychanie dobra nowina dla tych, którzy znajdą się w takim wianowym miejscu. Nie? Misja Jana przerwana, gwałtownie przerwana, ale nie oznacza, że po ludzku przerwana rzeczywiście dobiegła końca. Właśnie ten Jan, który został zablokowany, Jan, który został uwięziony, jest niesłychanie teraz skuteczny. Nie jest tak, że nie możemy nadać sensu wydarzeniom, które się nam wydają bezsensowne. Nie jest tak, że nie możemy w sposób świadomy, nie, dedykować tych sytuacji naszego krzyża, uwięzienia, że nie możemy ich dedykować nadać im sens. One mają prawo owocować w życiu innych ludzi. I to jest bardzo piękne. Ten pierwszy kontekst jest jeszcze trochę dalszy. To jest pytanie o Jezusa. Ta narracja w ogóle o tym, że Herod zabił Jana, bierze się z tego, że jest w powietrzu pytanie o to, kim jest Jezus. I Herod znajduje na to pytanie własną odpowiedź. Mówi, że Jezus jest zmartwychwstałym Janem. Nie? Jan zmartwychwstał i teraz dlatego działają w nim moce cudotwórcze. To jest odpowiedź Heroda, ale kontekstem jest pytanie o Jezusa. Kim jest Jezus? To było najważniejsze pytanie w życiu Jana, w misji Jana. Kim jest Jezus? Pytanie o... Jest jedno pytanie ważniejsze od tego pytania, jaki jest sens śmierci Jana Chrzciciela. Jest jedno pytanie ważniejsze. To jest pytanie o to, jaki jest sens śmierci Jezusa Chrystusa. Bo śmierć Jezusa Chrystusa, z której został podniesiony i zmartwychwstał, nadaje sens temu wydarzeniu. To ostatnie zdanie. Uczniowie przyszli, zabrali Jego ciało i złożyli w grobie. Wraca w 15 rozdziale Marka, gdzie to jest powiedziane o Jezusie. Przyszli, zabrali Jego ciało i złożyli w grobie. Jest los Jana zapowiada los Jezusa, ale tak naprawdę o to zawsze szło w życiu Jana, wskazanie na Jezusa. Jan nie ma możliwości inaczej wskazać na Jezusa. To jest to, co kolekta mszalna dzisiaj mówi, że Jan swoim życiem i śmiercią pokazuje czytelnie na życie i śmierć Jezusowe. Więc gdyby nie ten kontekst, że jest w powietrzu pytanie o Jezusa, znowu jesteśmy w sytuacji bez sensu, nie? Bez sensu, bezsensownej śmierci. Ile razy czytam ten tekst, zawsze, wiecie, niektóre komentarze wracają do człowieka po prostu dlatego, że weszły głęboko. Nie? Fulton Sheen komentował tę Ewangelię i Fulton Sheen był
w komentarzu tym, zgorszony tym, co się stało, nie? Że największy spośród urodzonych z niewiasty ginie z powodu przysięgi danej po pijaku. Nie? Jaki jest w tym sens? Nie? Gdzie jest Bóg? Gdzie jest... Sens jest tylko w odnalezieniu odpowiedzi na pytanie, kim jest Jezus, jakim jest Mesjaszem. W jaki sposób Jezus zbawia, nie? Że zbawia przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Jan swoim życiem i śmiercią, swoją misją i swoim męczeństwem wskazuje Jezusa, na Jezusa czytelnie, ale też Jezusowe życie i śmierć nadają sens temu, co w życiu przeszedł Jan. Obydwa te wątki są ważne, nie? Do końca nie wskażemy na Jezusa, jeśli będziemy ciągle ludźmi sukcesu, albo będziemy chcieli być ludźmi sukcesu. Nie pokażemy czytelnie znakiem, palcem na Jezusa, który jest ukrzyżowanym Mesjaszem. Nie da się tego w ten sposób zrobić. Ale też w takich momentach, kiedy jesteś w sytuacji ukrzyżowania, to patrzysz na Jezusa i wiesz, że to, co On przeszedł, nadaje sens twojemu życiu, także takim momentom. Możesz przeczytać swoje życie, nawet wtedy, kiedy się wydaje, dzieje się coś, co jest bez sensu. Nie możesz przeczytać w świetle życia, umierania i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Z te konteksty do przeczytania tej Ewangelii są niesłychanie istotne. Niesłychanie istotne. No może wystarczy, bo jakbym zaczął mówić o pierwszym czytaniu, to raczej musiałbym się rozgadać.